słowo jest we mnie. Przyjaciele, w ogóle jest coś takiego, że zaczynamy przekraczać pewien pułap uwalnianej prawdy. Ja kiedyś dostałam takie słowo od Boga, że my możemy z Chrystusem żyć tak, że postaramy się o prześladowanie. I ja w ogóle w to wierzę, że możemy żyć tak z Bogiem, możemy się tak przemienić na Jego obraz, że będziemy tutaj na ziemi mieli prześladowanie. Miałam tego nie mówić, ale wale w to powiem. Wczoraj z uwagi na prawdę dostałam w twarz. Ale z uwagi na to, że mam doświadczenie śmierci starego człowieka, nie oddałam. Poddałam się temu i mogłam poczuć, co czuł Jezus na krzyżu Golgoty. I chciałabym troszkę dzisiaj wam powiedzieć na temat umierania starego człowieka. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy specami w tym i jesteśmy, wyznajemy to słowo, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ale jest pytanie, czy ty masz doświadczenie tego? Że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy ty tylko tak wyznajesz? Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, ale za groma nie masz doświadczenia w tym temacie. Rozumiecie? To jest mega ważny temat. Wiecie, mnie nikt nie wciągnął w chrześcijaństwo. Ja nie jestem osobą, która została wciągnięta w chrześcijaństwo. U nas nie było tak, że ja przyszłam do kościoła dlatego, że ja nie miałam innej perspektywy na życie. Ja realnie spotkałam Jezusa, realnie oddałam Mu swoje życie i realnie zdecydowałam się aktem wiary, że w praktyczny sposób będę z Nim żyła. Postanowiłam, że wezmę na warsztat moją duszę, że każdego dnia będę umierała, tak jak Jezus umarł na krzyżu. Dlatego, że jeśli ja nie będę miała praktycznego doświadczenia, co to znaczy, że z Chrystusem jest ukrzyżowany mój stary człowiek, to mnie zaskoczy życie. To mnie po prostu życie zaskoczy. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, że wtedy, kiedy krzyż jest w centrum działania, tak? To jest przebudzenie. W ogóle przebudzenie będzie wtedy, kiedy krzyż Jezusa Chrystusa stanie w centrum naszego życia. I to nie może być slogan. Nic z tego, co my wypowiadamy, żadne słowo, które my wypowiadamy, ono nie może być sloganem w naszym życiu, ponieważ naszym sloganem diabeł wyciera sobie tyłek. Rozumiecie? On nie reaguje na takie rzeczy. On nie reaguje na takie rzeczy. Chciałabym przytoczyć dzisiaj, i oczywiście wy to wszystko wiecie, ale ja chciałabym przytoczyć te rzeczy. Rzeczy z krzyża. I chciałabym, abyś w sposób, będę to zawsze mówiła, bez aktorstwa, abyś spojrzał na swoje życie. Czy autentycznie jesteś wykonawcą tego słowa? Czy autentycznie masz doświadczenie, tak, w tym temacie? Bo wiecie, żeby móc powiedzieć, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wiecie, to w nas się nie może podnosić stary człowiek. Kiedy ktoś przychodzi i pluje ci w twarz i ty mu też plujesz, tak? Niech Duch Święty pokazuje wam dzisiaj te rzeczy. Chcę wam powiedzieć, że ja bardzo się bałam umierać na krzyżu. Ja bardzo bałam się wziąć się za praktyczne chrześcijaństwo. Bałam się każdego dnia chodzić na krzyż. I ja wiem w ogóle, wiecie, ja wiem, że my wszyscy wszystko wiemy. Ale to nie chodzi w ogóle o to, aby być specem w teorii. To chodzi o to, aby być naśladowcą Chrystusa tutaj, w duszy i w ciele, na tej ziemi. Rozumiecie? W duchu jest cała pełnia zwycięstwa. W duchu my wszystko wiemy. Czy ja w ogóle wiem, że ja z Chrystusem jestem ukrzyżowana. I nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ale jest pytanie, jak ja, jak moja dusza i jak moje ciało reagują na te prawdy? Wiecie, dzisiaj drobna rzecz. Jedziemy samochodem i w ogóle jesteśmy w takim miejscu, gdzie no tam mamy jakiś stary regalik w kuchni i chciałam troszkę tę kuchnię odnowić. I tak w ogóle mówię do Artura, rzucam taki tekst dzisiaj i powiem ci coś trudnego, mówię,
chciałabym przy okazji też zmienić zlew. I posłuchajcie, to jest drobna rzecz, po prostu proza życia. I on do mnie mówi, ale nie ma takiej potrzeby. Natychmiast zamykam twarz. Pomimo to, że moja dusza i moje ciało chcą nowego zlewu. Jest brzydki. Mam na to 1000 argumentów. Rozumiecie? Wycieram go, jakieś białe kropki, czyszczę go cifem i tak dalej. Mogę użyć pewnej rodzaju spekulacji, tak? I w ogóle powiedzieć, wiesz, no ty jesteś moją głową, ale ja jestem szyją, mogę mądrze tobą pokręcić. Rozumiecie? Ale ja wiem, że ja muszę umrzeć w tym temacie. Więc co robię? Zamykam swoją buzię. Zamykam swoją buzię i idę na krzyż w tym temacie. Moja dusza, tak? Chce dalej dywagować na ten temat. Ale ja chcę mieć doświadczenie, tak? W ogóle chcę mieć doświadczenie w tym temacie. Jest moją głową. Nie chcę, aby był moją głową teoretyczną. Rozumiecie? Że on mówi, a ja dziągam. Jezus został zraniony, abyśmy mogli zostać uzdrowieni. Czy autentycznie to jest doświadczeniem twojego życia? Czy autentycznie doświadczasz tej prawdy, że Jezus został zraniony, abyś ty został uzdrowiony? Następna rzecz. Stał się grzechem, abyśmy mogli być sprawiedliwi Jego sprawiedliwością. I teraz zobaczcie, co to w ogóle znaczy. Ja na przykład musiałam wprowadzić te rzeczy w praktykę. Co to znaczy, że Jezus jest moją sprawiedliwością? Wtedy, kiedy ja upadam, tak? Wtedy, kiedy ja upadam, to ja natychmiast przychodzę do Boga. Dlaczego? Ponieważ ja nie przychodzę do Boga na podstawie moich uczynków, ale przychodzę do Boga na podstawie uczynków Jezusa na krzyżu Golgoty. Jezus stał się grzechem, tak? On się stał grzechem, abyśmy my mogli się stać Jego sprawiedliwością. To Jezus jest sprawiedliwy i ja jestem w Nim sprawiedliwa. A więc wtedy, kiedy upadam, to nie przychodzę do Boga, tak? Na podstawie moich własnych uczynków, ponieważ moje własne uczynki, wiecie do czego się nadają? One się nie nadają. Jakiekolwiek one by nie były, to one się nie nadają. Ja przychodzę do Boga na podstawie tego, co uczynił Jezus. Pominęłam chyba jedną rzecz. Tak, Jezus został ukarany, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Tak? Jeśli ja wiem, że Jezus został ukarany, abym ja mogła uzyskać przebaczenie, tak? To ja nie szukam w ogóle u innych osób przebaczenia. Nieważne, czy mi odpuści ktoś tam. Ważne, że odpuścił mi Jezus Chrystus. Jezus Chrystus mi odpuścił. Ja mam tego doświadczenie. Umarłam w tym temacie. Nie szukam tego, aby mi przebaczyli ludzie. Rozumiecie? W ogóle w mojej relacji z Bogiem jestem tylko ja. W mojej relacji z Bogiem jestem tylko ja. Jest Jezus i jestem ja. Nie ma Artura i nie ma moich dzieci. Rozumiecie? W tej relacji jestem tylko ja i Jezus. Umarł naszą śmiercią, abyśmy mogli otrzymać Jego życie. Jesteś udziałowcem życia Jezusa. Życie Jezusa jest w tobie. I teraz wiecie, w każdej sytuacji, tak? My możemy prezentować życie Jezusa. Dążmy do tego, abyśmy mieli w ogóle w tych tematach doświadczenie, aby to nie była tylko i wyłącznie teoria. Bo jeśli to jest teoria, to nas zaskakuje życie. Rozumiecie? Zobaczcie, jaka jest miłość. W ogóle miłość jest taka, że nie szuka swego, tak? Ale wtedy, kiedy ja nie idę na krzyż, kiedy ja nie umartwiam swojej cielesności, to ja w ogóle, rozumiecie? Kiedy ja nie umartwiam swojej cielesności, to ja szukam swego. Ja dzisiaj w tym samochodzie mogłam szukać swego. Mogłam argumentować. Słuchaj, zlew jest taki brzydki. Jest pokropiony. W niektórych miejscach jest wgięty. Rozumiecie? Ale ja idę w tym temacie na krzyż. Ja chcę mieć w tym temacie doświadczenie. Wiecie, nie szukam swego. Życie Jezusa jest moim udziałem. Ale wiesz, to wszystko się wydarzyło w naszym duchu. Tak? Żebyś mógł mieć odczucia w swojej duszy i w swoim ciele, tak? To musisz pozwolić na to, tak? Aby to przepływało. Nie bójcie się umierania. Nie bójcie się w ogóle tego, żeby nie szukać swego.
Rozumiecie? Nie bójcie się tego, żeby nie szukać swego. I wiecie, nie chciałabym, żeby... Ja wiem, jak to potem wygląda. W ogóle, kurczę, no mówię, no wy... czemu tak to wygląda? A no wygląda to tak, że słuchamy Słowa Bożego, tak? I wyłazimy tam, za te drzwi. I z powrotem jest powrót starego życia. Dlaczego? Dlatego, że między innymi boimy się umierania na krzyżu. Boimy się, aby umrzeć na krzyżu. Ale przecież nie ma ucznia nad mistrza. Jeśli Jezus cierpiał, jeśli jest doświadczony, tak? I jeśli Ty chcesz, aby przez Twoje życie emanowało się życie Jezusa, abyś był człowiekiem przebudzenia, to w ogóle jest mega potrzeba, abyś miał doświadczenie tych rzeczy. Aby krzyż, o którym mówimy, że jest w centrum naszego życia, aby on się stał naszym doświadczeniem. Naszym doświadczeniem. Kiedy wczoraj dostałam w twarz z uwagi na prawdę, to we mnie nic nie drgnęło. Rozumiecie? W ogóle mówię, Jezu, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że w ogóle mogę czuć to, co czułeś Ty. Wiecie, w nas jest przycisk do odpalenia przebudzenia i do zatrzymania przebudzenia. To w nas są te przyciski. To w nas są te przyciski do przebudzenia, tak, i do zatrzymania tego przebudzenia. W ogóle tą myśl, którą chciał przekazać Norbert, to jest w ogóle to, że tak dużo się dzieje w naszym życiu, aby nie być oddzielonym dla Boga. Aby nie być oddzielonym dla Boga. Ja kiedyś byłam na takim spotkaniu, przyjechał pewien mesjański Żyd i to był, i on nas wtedy zaprosił na taki 3-dniowy post. I mówił do nas o tej rzeczy, że przez 3 dni będziemy się modlić innymi językami. Wiecie, ja wysiadłam, ale wszyscy wysiedli. Ja zrozumiałam wtedy taką zasadę, że w ogóle jest tak mocne życie w ciele, że ludzie nie są w stanie wytrwać 3 dni modlitwy innymi językami. Nie są w stanie odeprzeć w ogóle systemu tego świata myśli, ponieważ jesteśmy zaganiani. Tak? Tak naprawdę, wiecie, cielesność w Kościele jest ogromna. I niech Duch Święty wam usługuje. Ja sama te rzeczy biorę dla siebie. Rozumiecie? Nie ma przebudzenia wtedy, kiedy krzyż jest tylko i wyłącznie w miejscu teorii. Kiedy krzyż jest w miejscu teorii, tak? To znaczy, że Chrystus realnie nie zajmuje pierwszego miejsca w naszym życiu. Miało być 3 doby modlitwy innymi językami, a były tylko 2 godziny. Ludzie wysiedli, ten człowiek przyjechał i po 2 godzinach dalej kontynuował modlitwę innymi językami. Wszyscy wyszli łącznie ze mną, rozumiecie? Ja wtedy w ogóle przyjęłam pewne objawienie, że w ogóle, wiecie, ja w ogóle wyznaję Jezusa moim Panem, ale ja w ogóle zdaję sobie z tego sprawę, jaki w ogóle jest pułap cielesności. Jaki jest pułap cielesności? Czy my potrafimy się tak zatracić, wiecie, że w ogóle nie patrzymy na godzinę, nie patrzymy, bo obiad, bo następne spotkanie, bo to, bo sro, bo tamto. W ogóle to, że Norbert miał wizję tego, że on jest zarośnięty, to w ogóle Bóg mu powiedział, ty masz ze mną przebywać tak, tam, podczas tych 7 dni, że na koniec będziesz tak zarośnięty. Będziesz miał włosy i będziesz miał brodę. Ale on w trakcie tych 7 dni zaczął się golić. Zobaczcie, jaka jest cielesność. Taka jest cielesność. Kiedyś jak oddałam moje życie Jezusowi, ja tu siedział w więzieniu. I dziękuję Bogu w ogóle za tego pierwszego, takiego pierwszego człowieka, którego Bóg postawił na mojej drodze. Mówiłam już wam nieraz, mówił do mnie tak, jeśli będziesz karmiła świnie, świnia będzie żyła, czyli cała twoja cielesność. Jeśli nie będziesz karmiła świni, tak? Jeśli będziesz patrzyła na to, co w górze i będziesz szukała tego, co w górze, a nie tego, co w dole, tak? Będziesz realnym głosem Jezusa. I ja nie mówię o tym, bo wiecie, w tej chwili jest w ogóle zew. Wszyscy w służbie, wszyscy usługujący, wszyscy na ulicy. Ja tego w ogóle nie potępiam. To jest mega dobre i my tego uczymy. Ale jeszcze jedną rzeczą to jest to, aby krzyż Jezusa Chrystusa stanął w centrum naszego życia. I to nie może być slogan. I kiedy ja pojechałam kiedyś na pierwszą grupę domową i wiecie co, on stanął przede mną, ten człowiek, który mówił do mojego życia i dał mi pewną karteczkę, zalaminowaną i tam była napisana cała wymiana krzyżowa i on powiedział tak, jeśli to się stanie doświadczeniem twojego życia, to będziesz miała sukces. Ja przez pierwsze lata mojego chodzenia z Bogiem nic więcej nie umiałam, jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Rozumiecie? Jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Kiedy Artur wyszedł z więzienia, ja już byłam nowym człowiekiem, pojechaliśmy wtedy do kościoła, Wiktorek był malutki. Bo wiecie, że my możemy w ogóle też nie przyznać się do różnych błędów w naszym życiu. I chcę ci powiedzieć, że Bóg wcale nie będzie latał i wcale nie będzie cię jakoś tam mega naciskał, żebyś ty się przyznał. To chodzi w ogóle, aby nie być w ogóle aktorem samym dla siebie. To chodzi w ogóle o prawdę.
I pamiętam, kiedy skończyło się, na spotkaniu siedzieliśmy razem, wszystko było fajnie i tak dalej. I wiecie, ja cały czas moim wyznaniem to było to, Jezu, ja chcę tak jak Ty. Ja chcę widzieć tak jak Ty. Ja chcę czuć tak jak Ty. Ja chcę słyszeć tak jak Ty. I pamiętam, po spotkaniu idziemy do kawiarenki. W kawiarence jest dużo ludzi. I natychmiast Artur przestaje mnie tam widzieć. Przestaje widzieć mnie, przestaje widzieć Wiktora. Nagle w ogóle wtapia się w tłum ludzi wierzących. I ja w ogóle mówię, jest mi źle. I Duch Święty do mnie mówi, na krzyż. Jesteś odrzucona. I wiecie, że mogłam w ogóle, bo to w ogóle we mnie jest ten przycisk. Ja mogę tego nie słuchać. Było mi tak źle. Ja nie wiem, czy mama to pamięta, ale ja w ogóle wtedy powiedziałam do mamy, mówię, ale jazda w ogóle, mówię, dopiero wyszedł z więzienia, mówię, już mnie zostawił, powiedział, że tak będzie fajnie, w ogóle, mówię, powiedział, że będzie dobrym mężem, dobrym tatą, mówię, ale Meksyk w ogóle, mówię, zostawił mnie jeszcze tam jakąś Jolantę przytula, w ogóle, wiecie, budzi się we mnie stary człowiek, życie starego człowieka budzi się we mnie, ale co, znam zasadę poddania, tak? I Duch Święty do mnie mówi, na krzyż! Na krzyż. Tu nie ma Artura. Tu nie ma Wiktora. Tu jestem tylko ja. Krzyż. Kiedy krzyż będzie w centrum twojego życia, to będziesz mega szczęśliwym człowiekiem. I jeszcze raz powtarzam, to nie może być slogan. To nie może być slogan. Rozumiecie? My jesteśmy specami od tego, aby pójść na krzyż, dać przybić sobie nogę, potem z powrotem zejść, ranny i taka... rana się atandzi, smród się z tej rany uwalnia, tak, ale my mówimy, w służbie jestem. Ja mówię, a wiesz, jaka jest duchowa służba? Duchowa służba to składanie swojego ciała w ofierze. Składanie swojego ciała w ofierze. I wiecie, ja też w tym upadam. Bo to w ogóle nie chodzi o to, że my nie upadamy. 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 Specem jest Jezus. Rozumiecie? Wtedy, kiedy my byśmy byli doskonali, to my byśmy Jezusa nie potrzebowali. Przecież śpiewamy, nie dzięki mojej sile, ale dzięki Tobie, Jezus, zwyciężam. Ale chodzi o naszą świadomość. Artur napisał kilka słów o krzyżu. W ogóle mówię, napisał, no tak, jeśli nie chcesz umartwiać swojej cielesności, nie musisz, bo Jezus załatwił Ci niebo. Tak? Życie Jezusa jest w Tobie. Rozumiesz? Ale kiedy Ty chcesz w ogóle dobrze słyszeć i być Jego kanałem na tej ziemi, to nie możesz być teoretykiem w ogóle, że żyjesz jak chcesz, do kościoła przychodzisz jak chcesz, pieniądze dajesz jak chcesz, męża słuchasz jak chcesz, dzieci wychowujesz jak chcesz, ale wiesz, żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To jest ściema. To jest religijna ściema. I nie ma to nic wspólnego z duchową rewolucją. I posłuchajcie, jesteśmy w takim miejscu, że wszystko wiemy. My wszystko wiemy. Tylko teraz trzeba zacząć wprowadzać te rzeczy w praktykę. Kiedy przybliżamy się do Boga, kiedy krzyż staje się naszym doświadczeniem, kiedy my realnie odczuwamy to, co Jezus czuł na krzyżu, to wiecie, On do nas wypowiada jedno słowo. I to słowo jest żywe w nas. I ono jest żywe w nas. I to się porusza. I nie ma, kiedy my umartwiamy naszą cielesność. Wiecie, o tym się w ogóle mało mówi. Mało się mówi o umieraniu na krzyżu. O umieraniu na krzyżu. A to w ogóle, wiecie, że to jest w ogóle podstawa. To jest podstawa. Żeby życie Jezusa uwalniało się przez ciebie, to ty musisz w ogóle zabić swoją cielesność. Zabić swoją cielesność. Ja kiedy oddałam niedawno tą moją zalaminowaną karteczkę, na której było wszystko napisane, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty człowiekowi. I mówię, on do mnie mówi tak, chce mieć sukces. A ja w ogóle mówię, wyciągam tą kartkę, mówię, masz. Posłuchajcie, on po dwóch tygodniach do mnie pisze, mówi, u mnie to nie działa. Ja mówię, nie działa to u mnie. Ja mówię, bo żyję stary cielak. Bo cały czas cielak żyje. Kiedy żyje cielak, to Chrystus, pomimo to, że ma pragnienie wielkie i serce otwarte, to nie może działać. Rozumiecie? To po prostu ty przechodzisz, cielak. Umarł naszą śmiercią,
abyśmy mogli otrzymać Jego życie. Stał się przekleństwem, abyśmy mogli otrzymać Jego błogosławieństwo. Stał się ubogi, abyśmy mogli stać się bogaci Jego bogactwem. Wiecie, w ogóle te rzeczy, w ogóle ja wiem, co mam z krzyża. Ja wiem, co mam z krzyża. Pamiętacie, jak kiedyś mówiłam wam, że... Wiecie, w jakimś stopniu wiedliśmy bogate życie. I ja nie mogę powiedzieć, że mi na tym życiu zależało, bo mi nie zależało. Bo ja gdzieś tam wewnątrz siebie, ja w ogóle szukałam miłości. Ja w ogóle chciałam dobrze. I gdzieś tam Artur, on mi nie imponował tymi pieniędzmi. Ale wiecie, kiedy narodziliśmy się z Bożego Ducha i realnie zaczęłam doświadczać tego, że z BMW przesiadł się na różowego składaka, to ja się wstydziłam na miasto wyjść. Ja mówię, ale jazda w ogóle, wstydzę się wyjść na miasto, w ogóle mówię, i w ogóle, i co teraz? Na krzyż. Czy to jest twoim, czy to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, jest twoim tylko prawidłowym wyznaniem, tak? Czy jest twoim doświadczeniem? Czy ty autentycznie chcesz tak jak Jezus? Czy ty chcesz tak jak Jezus? Wiecie, kiedy robił pierwszą ewangelizację, ja w ogóle na nią nie poszłam. Wiecie? W ogóle przez cały czas Duch Święty do mnie mówił: na krzyż, na krzyż, na krzyż, cielaka na krzyż. Tu nie ma żadnych metod, tu nie ma żadnych sposobów. Jakkolwiek my pięknie będziemy chcieli ubrać nasze kazania, słowa i tak dalej, to w ogóle nie chodzi o metodę. Na krzyż, cielaka na krzyż. Rozumiecie? Kiedy Kenneth Hagin zaczął usługiwać na temat obfitości finansowej, to miał jedne portki. Chyba dwie i jedne mu ukradły. Jedne miał kościelne. Rozumiecie? Zobaczcie. Ale skąd było źródło jego usługiwania? Skąd było źródło jego przekonania? On miał doświadczenie krzyża. On wiedział, tak? Że Jezus jest źródłem jego błogosławieństwa. Że Jezus stał się ubogi, aby on mógł być ubogacony. Ja w ogóle wierzę w to, że każda nasza dziedzina naszego życia musi być podniesiona z punktu zera. My w ogóle w Chrystusie Jezusie musimy przyjść do punktu zera. Do punktu zera, do tego punktu nic. Do tego punktu nic. I dopiero z Chrystusem wtedy mogę powiedzieć: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I wiecie, to nie jest tak, że w ogóle ręce ktoś na ciebie położy: o, od dzisiejszego dnia już nie żyjesz ty, ale żyje w tobie Chrystus. Tak, być może coś zostanie odepchnięte, ale cała praca należy się tobie. Ten przywilej pracy jest dla ciebie. Rozumiecie? Ten przywilej pracy nad swoją cielesnością jest dla ciebie. Wszyscy znacie moją historię i wiecie, że przez lata zdecydowałam, że będę usługiwała Arturowi, ponieważ ja nie widziałam mojego, ja nie widziałam swojego powołania. Ale przyświecało mi to słowo o duchowej służbie. Kiedy pytałam Boga, czym jest duchowa służba, to Bóg mi odpowiadał słowem, a duchowa służba jest taka, że ciało swoje składasz w ofierze. Jak? Jemu! Bo nic innego teraz nie widzę. I żeby miało nie być do końca życia nic innego, to będę mu służyła. Rozumiecie? Ktoś może powiedzieć: głupia jesteś. Nie. Pełniłam duchową służbę. I na skutek tego, że zgodziłam się na pełnienie tej służby, że zgodziłam się na to, aby moja cielesność została ukrzyżowana, tak, to powstałam do życia jako nowy człowiek. Rozpoznałam swoje powołanie. Bo chcę ci powiedzieć, że za krzyżem, dopiero za krzyżem jest zmartwychwstanie. Wiecie? Kiedy my próbujemy doprowadzić do zmartwychwstania wcześniej niż przed śmiercią, to mamy totalną porażkę. To mamy potem mega zaburzonych usługujących, którzy chodzą, nie zmieniają się na obraz Chrystusa, ale mówią: wiesz, żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja mówię: przyjacielu, na krzyż Golgoty. Na krzyż Golgoty. Ukrzyżuj się tam. Wiecie, ja byłam mega zaburzoną osobą. Ja to często mówię, Artur to do mnie mówi: kurwa, no ja ci pokazuję koło, a ty widzisz kwadrat. Wiecie, w ogóle, ja mówię, czemu w ogóle zabić mnie chce? Ja w ogóle przez jakiś czas to myślałam, że on mnie chce zabić. Kiedyś Tadziu wpadł na taki pomysł, że, znaczy Tadziu ma taki motor z takim koszem i Artur mówi tak: pożyczymy kiedyś od Tadzia ten motor. Ja mówię: kto będzie jechał w koszu? Ty. Ja mówię: zabić mnie chcesz. Rozumiecie? To tak dla rozładowania atmosfery. Jezus poniósł nasz wstyd, abyśmy mogli dzielić Jego chwałę. Ludzie mówią: wstydzę się głosić Ewangelii,
na ulicy. Ja mówię, ale Jezus poniósł twój wstyd. Jeśli nie wejdziesz w to doświadczenie głoszenia Ewangelii, jeśli to nie będzie twoim doświadczeniem twojej duszy i twojego ciała, no to w ogóle, co ty tam powiesz? Jezus poniósł mój wstyd. No to bierz ten mikrofon, idź i głoś. Idź i głoś. Wiecie, kiedy my głosiliśmy pierwszą Ewangelię u nas w mieście, to nasz syn, wczoraj właśnie żeśmy o tym rozmawiali, Wiktor jeździł jak szalony po Nasielsku i nie mógł sobie znaleźć miejsca. Na rowerze. Wiecie, on po prostu... I ktoś może powiedzieć, no wiesz, biedny. Jaki tam biedny? Tu we mnie się realizuje to słowo. Ja teraz w moim mieście stracę twarz. Kolejna część mojego ciała pójdzie na krzyż. Rozumiecie? Mój syn musi oddać życie Jezusowi, żeby zaczął nas rozumieć. On musi pojednać się z Bogiem, żeby zaczął nas rozumieć. Nie ma nic innego. Chciałabym ci postawić taką jedną ścianę i drugą ścianę. Nie ma zmartwychwstałego życia, dopóki nie ma śmierci starego człowieka. No nie ma, rozumiecie? Ja nie mówię, żebyśmy my nie byli wyznawcami słowa. Tak, mamy wyznawać, mamy proklamować słowo. Tak, ale na miłość boską. Idźcie na krzyż Golgoty. Pozwólcie, aby krzyż rozkomplikował wasze życie. Wiecie, ja byłam mega skomplikowanym człowiekiem. Ja wewnątrz siebie byłam tak skomplikowana, no to właśnie to jedne słowo mi przychodzi do głowy, że w ogóle Artur mówi, w ogóle jest koło, a ty widzisz kwadrat. Ty ciągle widzisz problem. Ty ciągle masz jakąś zajawkę. Ty ciągle coś tak. Ty w ogóle ciągle na opak. Ty ciągle inaczej jak Chrystus. Nie będzie między nami porozumienia. Nie będzie. Kiedy nie będę brała swojej cielesności za ryj, kiedy nie będę krzyżowała swojego ciała. Jedna noga, druga noga, jedna ręka, druga ręka. Rozumiecie? I teraz posłuchajcie. Różni ludzie byli krzyżowani i oni długo umierali na krzyżu, ale Jezus Chrystus nie bronił się na krzyżu Golgoty. Jezus się nie bronił na krzyżu. Jezus przez akt wiary poszedł na krzyż. Dlatego tak szybko umarł. I teraz wiecie, zobaczcie, chciałabym, żebyś też w ogóle poddawał się Duchowi Świętemu. A może ty zostałeś wciągnięty do Kościoła? A może ty zostałeś wciągnięty w ogóle w chrześcijaństwo? I tak naprawdę w ogóle jak się mówi o krzyżu, aby ciągle o tym krzyżu, aby ciągle o tym Chrystusie, aby ciągle o tym... Nie ma nic innego. Nie ma nic innego. Krzyż jest w centrum. Z tego płynie moc, zwycięstwo, bogactwo, sprawiedliwość. Tak? I w konsekwencji, kiedy my poddajemy się i on się staje doświadczeniem naszego życia, to my jesteśmy przebudzeniowcami. To my jesteśmy przebudzeniowcami. Ale to nie może być teoria, to nie może być slogan. Tak jak Norbi dzisiaj mówił właśnie, zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Zniósł nasze odrzucenie, abyśmy mogli zostać zaakceptowani przez Ojca. Wiecie, to Jezus przyszedł objawić nam Ojca. Jeśli nie wiesz, gdzie Go znaleźć, tak, to też idź na krzyż. Jezus przyszedł objawić nam Ojca. Jezus doświadczył odłączenia przez śmierć, abyśmy zostali połączeni z Bogiem na wieczność. Dzięki Jezusowi jesteś połączony z Bogiem na wieczność. I teraz tak, nieważne, wiecie, w ogóle my jesteśmy duchowymi istotami, utożsamiajmy się z tym. Nieważne, że odrzuci cię mama, że odrzuci cię tata, że wypluje cię rodzina. Rozumiecie? W ogóle nie bójcie się tego. Dajcie się wprowadzić w to duchowe doświadczenie. Niech krzyż właśnie stanie się miejscem doświadczenia Jezu. I w ogóle uwierz też w to, że kiedy dzisiaj pomodlimy się też pewną modlitwą, tak, to uwierz w to, że jutrzejszego dnia albo zaraz jak stąd wyjdziesz, będziesz miał to doświadczenie. Będziesz miał możliwość zamknięcia swoich ust i nie szukania swego. Być może rodzina będzie miała do ciebie pretensje. Być może rodzina będzie miała do ciebie pretensje na skutek tego, co tutaj mówisz w kościele. Nie bój się. Będziesz w ogóle, kiedy nie będziesz szukał swego, będziesz miał odczucia Jezusa. Będziesz miał odczucia Jezusa. Życie cię nie zaskoczy. Nasz stary człowiek umarł wraz z Nim, abyśmy mogli się przeoblec w nowego człowieka. I teraz zobaczcie, kiedy my doświadczamy tych rzeczy, kiedy one stają się tak naprawdę centralną definicją naszego życia, że ja w ogóle wiem, o co chodzi w krzyżu, tak? Krzyż nie jest tylko dla mnie czymś, co ja noszę w ogóle na klacie.
Tak? Bo to jest w ogóle narzędzie zbrodni. Bo to jest narzędzie zbrodni. Kiedy ja w ogóle wiem, co to znaczy przybić starego człowieka do krzyża, to ja wtedy mogę powiedzieć wraz z Pawłem: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wiecie, ja przeżywam to, co śpiewam. Ja w ogóle jestem człowiekiem świadomym. Jeszcze raz mówię, nikt nie wciągnął mnie do chrześcijaństwa. Ja dobrowolnie przyszłam do Jezusa. Dobrowolnie, tak? Oddałam Mu swoje życie. I jestem świadomym człowiekiem. Kiedy śpiewam, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I kiedy następnego dnia wydarza się jakaś sytuacja, tak? To ja w ogóle wiem, o co chodzi. Ja w ogóle wiem, o co chodzi. Jeśli naciera na mnie świat, jeśli nacierają na mnie ludzie, mają do mnie pretensje i tak dalej, to ja nie otwieram swojej puszki. Tylko w ogóle ja zabijam moją cielesność. Jeśli jeszcze widzę, że jest jakaś dziedzina w moim życiu, że stary człowiek podnosi papę i tak jeszcze, to znaczy, że ja muszę pójść na krzyż. Wiecie, możemy to różnie ubrać. Możemy w ogóle możemy się czepić różnych kazań, tak? Ale to jest w ogóle podstawa. Krzyż w centrum. Ja w ogóle zachęcam was do mniejszego słuchania kazań, a do większego czasu spędzania z Bogiem. Do mniejszej ilości spędzania w ogóle na słuchaniu kazań. Bo to nie chodzi w ogóle, wiecie, bo to w ogóle chodzi o to, że ja w ogóle muszę wiedzieć, o co chodzi w tej najdrobniejszej rzeczy. Ta drobna rzecz, ona ma być moim doświadczeniem, a nie, że ja jestem pełna wiedzy. To tak samo jak, wiecie, kiedy się najemy i można się najeść dobrych rzeczy, tak? Ale jest pewnego rodzaju niestrawność. Tak samo jest z tym, kiedy tylko jesteśmy słuchaczami Bożego Słowa, ale nie jesteśmy Jego wykonawcami. I wiecie, ja byłam naprawdę, w ogóle chcę wam powiedzieć, że nie jestem lepsza od was. Żaden z nas, tu w ogóle my nie możemy się tak definiować. Ja po prostu od niektórych z was dłużej chodzę z Bogiem. I mam po prostu większe doświadczenie. Ale chcę ci powiedzieć w ogóle, że byłam specem uciekania z krzyża. Bo się bałam. Bo bałam się umartwić swojej cielesności. Bo tak naprawdę, przez długi okres czasu, to ja w ogóle mówię, przez sporo lat, na początku, chciałam się rozwieść z Arturem. No mówię, bo w ogóle, Boże, jak tak to wygląda, to my nie jesteśmy dla siebie. Ale mówię, on jakoś ma łatwo. On jakoś tak w ogóle myśli, że w ogóle my dla siebie. A ja w ogóle mówię, ale jazda, w ogóle nie daję sobie rady z pewnymi rzeczami. Tak? I wiecie, i mam specem od tego, aby uciekać z krzyża. Często było tak, że podejmowałam jakąś decyzję. Mówię, tak, teraz już wiem, o co chodzi. Idę w tym temacie na krzyż. Następnego dnia jakieś wydarzenie i ja w ogóle się odwracam i idę z powrotem w swoim kierunku. I Duch Święty do mnie mówi, ale nie ten kierunek, nie w służbę, tak? Nie do służby, na krzyż. Kiedy miałam problemy w moim życiu, to nigdzie więcej Duch Święty mnie nie prowadził, jak tylko na krzyż Golgoty. I posłuchajcie, my nie musimy wcale długo umierać. Jeśli chcemy tak jak Jezus, i podejmiemy w ogóle taką decyzję, że przez akt wiary decydujemy się na zabicie całkowite starego człowieka, to będzie bardzo szybki proces. Ale często jest tak, że trzeba zawrócić z pewnej drogi. Trzeba z niej zawrócić. Ja mówię, jeśli coś nie działa, to nie działa z uwagi na ciebie, a nie z uwagi na Boga. Wiecie, my w ogóle musimy wyrzucić tą definicję. Nie działa, bo może Bóg jeszcze uznał, że to jest nie czas. Nie. Ty po prostu nie jesteś jeszcze na to gotowy. Jest opcja taka, że nie umartwiasz swojego starego człowieka. Uciekanie przed umieraniem powoduje to, że krzywo widzimy. Wiecie, uciekanie przed umieraniem powoduje to, że krzywo widzimy. Wtedy, kiedy my nie bierzemy za ryj starego człowieka i nie zaprowadzamy go na krzyż, aby on tam umarł, to krzywo widzimy. To chociaż słyszymy prawdziwe rzeczy, to i tak krzywo widzimy. Powiem wam, jak widzimy. Widzimy przez pryzmat naszych zaburzeń. Tak naprawdę widzimy przez pryzmat naszych zaburzeń. Kiedy mocarz nie jest związany, tak? Mocarza trzeba związać. W ogóle trzeba tego cielaka zaprowadzić na krzyż.
Wiecie, ja jestem w ogóle fanatykiem prawdziwego chrześcijaństwa, praktycznego chrześcijaństwa. W ogóle mnie tak naprawdę nic innego nie interesuje, bo to wiecie, ja tak naprawdę mam co robić. Ja mam co robić, tak? W ogóle mówię, albo, tak, to moje życie z Jezusem będzie miało sens, będzie miało smak, ono będzie miało wyraz, ono będzie w ogóle jakąś takim romansem w ogóle z Jezusem, praktycznym życiem, tak? Bo jeśli nie, to w ogóle ja tego nie chcę. To ja tego nie chcę. Na co mi coś takiego? Na co mi coś takiego, że ja w ogóle będę pokonywała tutaj, nie wiem, ileś tam kilometrów będę przyjeżdżała do kościoła po to, żeby wysłuchać sobie kogoś, jak się ktoś tam pomądrzy. Ja tego nie chcę. Walę w to. Wiecie, kiedy my prawidłowo chodzimy przed Bogiem, tak, to my nie potrzebujemy pasterza. To w ogóle jest mega ważne. To jest mega ważne. Ja w ogóle chcę być w takim miejscu, żebym ja nie potrzebowała drugiego człowieka. I wiecie, ja dzisiaj, ja dochodzę do coraz lepszej kondycji, ale są pewne prawdy, które mi tak utkwiły, że w ogóle w mojej relacji z Bogiem nie ma Artura, nie ma moich dzieci. Ja w ogóle tylko jestem ja i Jezus. Ja podjęłam taką osobistą decyzję. Kiedyś w starym życiu było tak, że Artur na mnie krzyczał, a ja płakałam. Taka była wrażliwa. On na mnie krzyczał, a ja płakałam. I wiecie, po naszym nowym narodzeniu, bo w ogóle wiecie, że do każdego z nas przychodzi diabeł i nie możemy mówić, że nie, bo będziemy oszukiwali, tak? Bo idealny jest Jezus. Jeszcze raz mówię, idealny jest Jezus. I w ogóle nie wstydźmy się prać brudów przed Kościołem. Tylko pieszmy nasze brudy przed Kościołem. Nie pieszmy siebie w świecie i nie oglądajmy się w świecie. I niech synowie ze świata nam nie usługują nigdy. I mieliśmy taką sytuację na przedpokoju. Oczywiście zawsze było z mojej winy. A wiecie, ja już teraz tak szczerze w ogóle mówię. Ja naprawdę, ja dzisiaj to widzę, że w ogóle ja byłam tak pokrętna w duszy swojej, że w ogóle zazwyczaj było przeze mnie. Artur to mówi, ja się nie mylę w 1%. Ja dzisiaj szczerze staję i przed wami, i przed Bogiem. Tak. 99% rzeczy, awantur, nieporozumień w naszym życiu było z uwagi na mnie. Z uwagi na mnie. Byłam tak mega pokręconym człowiekiem. Ale dziękuję za krzyż. Ale wracając do sytuacji. Stoimy na przedpokoju i Artur na mnie coś tam na mnie nakrzyczał. I wiecie w ogóle, a ja już w ogóle uczyłam się, co to znaczy w ogóle brać za mordę starego człowieka i go krzyżować. I nie otworzyłam swojej twarzy. I w ogóle nie pysknęłam. I poczułam, co poczuł Jezus. W ogóle spojrzałam na Niego, jak na ofiarę. Mówię, inaczej nie potrafi. Jest ranny w tym temacie. Jest ranny w 1%. W ogóle jest ranny w tym temacie. Ja w 99, on w 1. Ale kiedy nie szukałam swego, kiedy nie otworzyłam swojej buzi, bo poczułam doświadczenie Jezusa, to mi nie minęło kilka godzin i on spokutował. Dlaczego? Bo on kocha Jezusa. On jest pobożny. Ja tu się nie mam do czego czepiać. Rozumiecie? Jest pobożny i kocha Jezusa. Jeśli twój mąż jest pobożny i kocha Jezusa, nie bój się chodzić na krzyż. Wiedz o tym, że może nie tak, jak ty byś chciała, ale przyjdzie taki moment, że w ogóle będziecie się rozumieli. Taka dobra nowina. W ogóle porozumienie jest tylko w Chrystusie Jezusie. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, znalazłam drogę do domu Ojca, nie inaczej jak przez krzyż. Bo to w ogóle cielaka trzeba ukrzyżować. Wiecie, cokolwiek, ktokolwiek by wam jeszcze coś powiedział, wiesz, droga do domu Ojca to jest taka piękna. Nie jest piękna. Wiesz, oddasz życie Jezusowi i w ogóle będzie taka Ameryka, w ogóle wiesz, codziennie mąż ci będzie kwiaty przynosił. Nie będzie ci przynosił. Potem ci może będzie przynosił, ale na razie nie. Cielak musi być ukrzyżowany. Rozumiecie? Stary człowiek musi być autentycznie przybity z Jezusem do krzyża, abyśmy razem z Pawłem mogli powiedzieć: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja w ogóle postanowiłam, w ogóle mówię, ja autentycznie chcę tak jak Jezus. Nie tak w ogóle, wiecie. Nie tak dla ściemy. Nie tak dla ściemy. Ja mu autentycznie oddałam swoje życie.
Rozumiecie? Nikt mnie tu nie przyciągnął, nikt mnie nie wciągnął, nikt mnie nigdzie nie pędzi, nikt mnie w nic nie wciąga. Jestem świadomym człowiekiem. Jestem świadomym człowiekiem. Nie chcę się w ogóle, nie chcę w ogóle wchodzić w inny temat. Chciałabym, żebyście w ogóle przyjęli to jako taką prawdę, tak? Że kiedy będziesz krzyżował starego człowieka i nieważne jak cię będzie bolało, Jezusa też bolało, Jego bolało, ale pamiętaj, że to On cierpiał pierwszy. My nigdy nie będziemy się opierać grzechowi aż do krwi. Dlaczego? Dlatego, że tylko On opierał się grzechowi do krwi. Wiecie? On jest autentycznie Twoim Panem. On chce być autentycznie Twoim Zbawicielem. On chce autentycznie być Zbawicielem Twojej duszy i Twojego ciała. On nie chce w ogóle, wiecie, być taki skulony w naszym duchu, taki w ogóle, jak to tak niektórzy umieją, palec na palec i jeszcze na palec. On nie chce być taki sparaliżowany, tak jakby miał zanik mięśni. On chce się w Tobie rozłożyć. Jednym z takich objawień, które przyjęłam od Boga, to było to, że Agata, chcę się w Tobie rozłożyć. Chcę się emanować przez każdy Twój palec. W ogóle tak chcę się przez Ciebie emanować, że wtedy, kiedy będziesz kładła na ludzi ręce, tak? Aby ludzie doświadczali życia, a nie chaosu. Aby ludzie doświadczali życia, a nie chaosu. Że ja położę ręce ku udzieleniu i ludzie dostaną tego cyrku, który ja mam w głowie. Rozumiecie? A wiecie, i kiedy nie bierzemy naszej cielesności na warsztat, to tak się dzieje. Kiedy kładziemy ręce ku udzieleniu, to udzielamy w ogóle cyrku, który mamy w głowie. Taka niepopularna modlitwa. Dla chętnego. Bo to w ogóle jest dla chętnych. To jest w ogóle tylko i wyłącznie dla tych, którzy są świadomi. Mówiłam wam kiedyś o takiej rodzinie, która wołała do Boga przebudzenie, przebudzenie, przebudzenie i przebudzenie. I wiecie, Bóg zawsze na poważnie. A więc cała wiocha do domu. Cała wiocha do domu i co się zaczyna? Brudna ściana, bardzo dużo butów, zapłoconych, pokopana ściana. I co? Kobieta swoim językiem zaczyna w ogóle wyswobadzać, tak? Z jednej strony modliła się o przebudzenie, a z drugiej strony wyswobodziła zupełnie inne życie, ponieważ my językiem, tak? Budujemy coś. Budujemy albo śmierć, albo życie. I ona w ogóle wie, o co chodzi, niech oni tu wszyscy wyjdą i tak dalej. I wiecie, oczywiście jest po przebudzeniu. Jest po przebudzeniu, ponieważ ci ludzie już więcej nie przyszli. Nie przyszli. I tak samo jest z nami. Kiedy my nie jesteśmy świadomi swoich modlitw, tak? Swoich deklaracji, tak? No to w ogóle wiecie, o co chodzi. Chcę wam dzisiaj z tego miejsca zaświadczyć, że umieranie jest bolesne. Tak. Ale to nie jest na śmierć. Także ty umrzesz w ogóle i nie powstaniesz do życia. Umrze stary człowiek. Umrą twoje stare przekonania. Tak? Umrą twoje stare plany. Ale powstanie do życia nowy człowiek. I wtedy będziesz mógł powiedzieć, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ale żyje we mnie Chrystus. Chciałabym, żebyśmy mogli się pomodlić pewną modlitwą. Ja w ogóle jestem fanatykiem takich rzeczy. Wiecie, i zaraz tylko stąd wyjdziemy i zaraz będą się działy rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że my budujemy. My naszym językiem, naszym słowem budujemy rzeczy. Jeśli chcecie pomodlić się o autentyczną śmierć starego człowieka, tak, to pomódlmy się tą modlitwą. I błagam Cię, nie wplątuj w to nikogo. Moje umieranie jest zależne od mojej matki. Moje umieranie jest zależne od moich dzieci. Moje umieranie jest zależne od brata. Nie! To twoja personalna decyzja. Twoja. W ogóle pociąg taki koń z klatkami. Nikogo nie widzę na prawo i nikogo nie widzę na lewo. Jestem tylko ja. Niech to przyświeca mi w tym tygodniu. Żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak? Będę umierać. W każdym temacie, w którym podnosi się stary człowiek do życia. W każdym temacie, w którym stary człowiek chce dominować nowego człowieka, idę z nim na krzyż. Nie szukam metody. Nie innej drogi do domu Ojca, ale tylko przez krzyż. Nie innej drogi.
Pomódlcie się tylko ci, którzy chcecie, ok? Wstańmy. Shakolaba sante le rene meshe, tako to robo so colorono massa, e na mashanto lorono mosso, me kata la raba shakala rada massa, sheko to lorobo so colorono masse, shekala raba santa la rana massa, o raba ya che le rene messa colorono mosso, ojże my w imieniu Jezusa Chrystusa, jako ludzie świadomi celu, podejmujemy decyzję, aby krzyżować nasze ciała, każdego dnia, na krzyżu Golgoty. Ojcze, my postanawiamy, że nie będziemy szukali innej drogi do domu, jak tylko przez krzyż. Ojcze, my decydujemy się, aby Twój krzyż rozkomplikował nasze życie. My decydujemy się, aby cokolwiek jest pokręcone, aby zostało rozkomplikowane przez Twój krzyż. Nie będziemy się wycofywać, bo my nie jesteśmy z tych, którzy się oglądają za siebie i giną, ale my jesteśmy ludźmi, którzy są świadomi naszego powołania, którzy są świadomi naszego celu. Ojcze, ja modlę się teraz z każdą osobą, która podejmuje tą decyzję. Ja w imieniu Jezusa przeklinam wszelką opresję, która przyjdzie na ten temat. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, Ojcze, abyś Ty, Duchu Święty, wspierał każdą osobę w tej decyzji, która dzisiaj została podjęta, Ojcze. Ja modlę się z każdą osobą, Ojcze. Niech Twoja moc, Ojcze. Niech Twoja moc uwalnia się teraz na tę decyzję, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dany człowiek, który zawsze się dopija do Twojego życia przez duszę, on jest największym problemem teraz. Bo diabeł przychodzi do naszego życia tylko przez starego człowieka. I stary człowiek został uśmiercony. Stara natura umarła. Natomiast to wraca przez flashbacki naszych dusz. Rozumiecie? Flashbacki naszych dusz. To wraca. I to coś, to zjawisko musi być krzyżowane. Stąd Pawłowe wezwanie do krzyżowania ciała. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Krzyżowanie ciała. I ten głos Pawłowy, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak? On się nie odnosi do nowego narodzenia. To nie chodzi o nowe narodzenie tutaj, bo wszyscy jesteście narodzeni, żeby oddałeś życie Jezusowi. To stary człowiek w Twoim duchu, który mieszkał, umarł, ale flashbacki atakują Twoją duszę poprzez to, że ta dusza żyła przez lata w systemie starego człowieka. I to coś trzeba krzyżować, dzień po dniu, godzina po godzinie. Rozumiesz? Nie wolno się zrywać z krzyża, nie wolno się wiercić tam. Ok? Jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Pamiętaj, głos Pawła, żyje już nie ja, ale żyje w imię Chrystus, to jest głos nowonarodzonego stworzenia. Powiedz mi, po co ogłaszać, tak, że w duchu jesteśmy nowi i odrodzeni? W jakim celu? Diabeł nie może zabrać Twojego nowego narodzenia. Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, idziesz do nieba i koniec. A więc po co ogłaszać, że jesteśmy nowi w duchu? Ale musimy ogłaszać, że jesteśmy nowi w duszach. Ja, ego, atakujące duszę człowieka jest zarazą, która powoduje, że diabeł dostaje się do życia naszego. Rozumiesz? Tu nie walczymy na pułapie ducha. Tak? Krzyża nie stosujemy do naszego ducha, on jest święty, ale do naszych dusz. Stąd słowo sarx. Krzyżowanie sarks, krzyżowanie ciała, czyli psychofizyczności, która przeciwstawia się odrodzonemu, wewnętrznemu człowiekowi. Róbcie to, to jest bardzo ważne, to jest temat do końca naszego życia. Do końca naszego życia. Cały czas.